musisz zapamiętać jak najwięcej słów z tej listy i powtórzyć je kolejnej osobie. Było 28 słówek do zapamiętania, do przekręcania tak naprawdę. Alfabetycznie. A jak abażur, B jak bąbel. Daj się to zrobiła. Ekierka, szkoła. Ekierka. I eklerka. Poczekaj, poczekaj. Poprawienie. Kolaudacja. Kolagulacja. Poczekaj, no i... M, mango. N, nakrętka. Dobra jest. W momencie, kiedy powtarzałam Michałowi, powtarzałam źle. Używałam bardzo dużo zdrobnień, zmieniałam słówka. Ćwikła. Dromader. Eklerka. Ćwikła, ekierka, Właśnie, lądowisko, lodowisko, eklerka, ekierka, gwoździk, goździk. No, można było to zadanie wywrócić do góry nogami. No i też to zrobiłam. Igła. Jajko. Kolaudacja, K. Kolagulacja. Lądowisko? Nie, lądowisko. Koledzy świetnie realizowali mój plan. Przede wszystkim powtarzali tak, jak ja bym chciała. Gwoździk. Nie, jak gwóźdź. Eklerek. Czekaj, bo słodki ekler. K. Kolaudacja? Kolaudacja. Jak? Zrobiłam aż 10 pomyłek, na 28 słówek to sporo. No i sławetne źbło. Za każde prawidłowo napisane przez Piotra słowo daję wam 500 zł. Ta-dam. To już jest wymysł, ale to nie mój, to przepraszam. Źbło? Natomiast ukulele, ja nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ukulele po prostu mi wpadło do głowy. Licylaty zapomnieliście, to ja się załamałem. Kto mi powiedział ukulele? Ukulele? Nie, ukulele. Zrobiłam tego kotka ze Shreka i wszystkim się przyznałam. Dla Ryszka, czyli Pei, kompletnie kto inny był agentem niż ja, więc on jakoś super mnie tam wybielił. Ukulele, wyszło chyba już od Ilonki, tak. Ja zapomniałam, jak no to jest głuchy telefon, tak? Po drodze się rozsypuje. To się ludziom po prostu zdarza pomyłki. Ale że 10? No, sorry.